Cezary Jacques nagle zaczął mówić o rozwodzie. Jego mama musiała interweniować. Szykuje się rozwód. Cezary Jacques i Katarzyna Jacques tworzą małżeństwo od prawie 4 dekad. Choć wydawałoby się, że znakomicie łączą życie prywatne z zawodowym, pojawiają się niechciane trudności. Wieloletnie małżeństwa w show biznesie wydają się być rzadkością, a zachowanie kulis prywatnego życia graniczy z cudem. Cezary Jacques nie tak dawno wspomniał o rzekomym rozwodzie z żoną. Okazuje się, że duet dość często porusza te kwestie. Cezary Jacques i Katarzyna Jacques przeżyli wspólnie wiele lat. Aktorska para to jedno z najbardziej znanych małżeństw polskiego show biznesu. Wspólnie występowali w takich serialach jak między innymi Rancho czy Miodowe Lata, a także na deskach teatrów. Pobrali się w 1985 roku i doczekali się 2 córek. Chyba nikt nie podejrzewałby, że w ich relacji mógłby pojawić się kryzys. Mimo to Cezary Jacques ostatnio zdradził, że rozmowy o rozwodzie pojawiają się co roku. Temat rozwodu jest nieunikniony. Cezary Jacques w rozmowie z Michałem Misiorkiem otworzył się na temat rozpoznawalności i wad sławy. W przypadku aktora chronienie prywatności jest wręcz niemożliwe, gdy jego żona również udziela się medialnie. Okazuje się, że aktor co jakiś czas musi mierzyć się z natarczywymi plotkami na temat rozpadu wieloletniego małżeństwa. Od kilku lat właśnie w sierpniu, w okolicach moich urodzin, zawsze pojawiają się artykuły o tym, że się rozwodzimy. To już stało się anegdotyczne. Nawet koledzy z branży się z tego śmieją i gdy przychodzą wakacje, mówią: o, zaraz będą was rozwodzić. Przyznał. W sprawy małżeństwa ingerują bliscy aktora. Cezary Jacques przez nieprawdziwą informację musiał przeprowadzić rozmowę z mamą, która obawiała się o jego małżeństwo. Na szczęście nic nie zapowiada tak poważnego kryzysu w życiu duetu. Jedna z gazet w sierpniu napisała, że w rodzinie Cezarego Jacques'a szykuje się rozwód. Zawiadomiła mnie o tym moja mama. Fryzjerka podsunęła jej pewne czasopismo i zapytała, czyżby Cezary się rozwodził? I mama zadzwoniła do mnie, żeby zapytać, czy to prawda. Tłumaczyłem jej więc, że przecież niedawno się widzieliśmy i chyba nie wyglądaliśmy jak para, która chce się rozstać, wspominał gwiazdor.